robi wrażenie, że cały jebany Nowy Jork. Witam wszystkich serdecznie. Mateusz Gałon z tej strony. Jestem właśnie w drodze do Nowego Jorku. Lecę do Gracie Academy. Dostałem polecenie od Borysa, żeby kręcić vloga, więc to będzie mój pierwszy w życiu. Jestem bardzo ciekaw tego, bo moja podróż zaczęła się od spóźnienia. Biegiem na samolot we Frankfurcie, ale na szczęście jestem, także za godzinę, półtora powinienem być już na miejscu. Od razu do zakwaterowania, do klubu się dopytać o informacje, no i od jutra ruszę przygotowania do ATCC 2019, trialsy już dawno są rozpoczęte, ale teraz fazę główne. Bardzo duży, dwupiętrowy samolot. Jestem w domu, mogę wam pokazać swoją chatę. Nic specjalnego takiego, ale jest, bardzo fajnie mi się tu mieszka. Jedyna ciekawostka jest taka, o, to taki nieporządek, ale co? Jedyna ciekawostka jest taka, że za tą kwotę, co zapłaciłem w Nowym Jorku, myślę, że w Polsce mieszkałbym miesiąc w Mariocie. Ale co? A tu mamy widok z okna. Betonowa dżungla. Gdzie się nie spojrzy, to wszędzie to samo. Ja już właśnie piję kawkę. Rano byłem w Renzo Gracie Academy na treningu. Teraz lecę do Marcelo Garcia. Nie wiem, czy tak można i do dwóch klubów, ale myślę, że anonimowo się prześliznę jakoś i sprawdzę co, a później zadecyduję, gdzie będę trenował. Zostaję tu 2 tygodnie generalnie, także myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Zobaczcie to miejsce. Przechodzę obok tego 3 razy dziennie. I się zastanawiałem, czy to jest prawdziwe to Madison Square Garden. Okazało się, że tak. Czy myślicie, że to przypadek? Jestem właśnie po drugim treningu w Renzo Gracie. Nie wiem, o co chodzi, kurwa. Ale jadą ze mną jakbym był amatorem dosłownie, nie? Trochę mam depresję, ale myślę, że z treningu na trening będzie lepiej. Dzisiaj z Jack Shieldsem znowu robiłem drugi trening. To już nie było tak drastycznie jak za pierwszym razem, ale no nie jest kolorowo. Łapie mnie depresja, ale sobie poradzę z tym. Wiem, że jak wrócę po takim kampie, to ja będę bestią. Pourywam wszystkim głowy w parterze. Uwierzcie mi. Najgorszy był Małola, taki z 60 kilo. Poszedł ze mną jak z gównem. Z 4 razy mi podał, nawet jednej top position mu nie złapałem. Drama. No ale po to tu przyjechałem. To jest to miejsce, którego szukałem w jiu-jitsu. Tak kurwa cała siłownia wygląda w kościele. Człowiek. A ja właśnie jestem w drodze do Marcelo Garcia na trening. Zobaczymy co dzisiaj, jakie nowe sztuczki. Ten niziej gada cały czas do siebie. Grubo naćpany jest. Idzie i cały czas macha. I gada. Druga, czyli na tam, tej ulicy się zaczyna. No, dobra, 8 sekund jeszcze. Pa. Pa, co się dzieje.
idę sobie na ten skład. Nagle hop, znowu kuszyk elegancki. A to jest ulica 7. Przecinająca, ja mieszkam na 36. Ten Times Square jest na 43. Także z bucika, o, tutaj ktoś wjechał z kanapkami. Niepotrzebnie. Przejście. Dobra, idą. Taksówaczki. Drodze na Central Park. Dzisiaj pogoda trochę nie sprzyja, deszcz pada. Ale co? Już niedziela. Warto pozwiedzać, bo od jutra znów. Jutro na dzień dobry trzy treningi na przykład. 7, 12 i 6. No i dotarłem do Central Park. Nawet tu ładnie. To taka pora roku teraz. Szaro, ale fajnie, że deszcz przestał padać i trochę można pospacerować. Tam cały czas dżungla betonowa. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why to jest ten hotel, w którym spał Kevin. Jak był w Nowym Jorku, to się zatrzymał tutaj. Chyba niutki w samym centrum się znalazł. Trump Tower. Człowiek. Ale dwóch jak żołnierzy tam jest grubych. Patrzcie to. Jeden i drugi człowiek, jakby na wojnie byli. To jest po treningu z Marcelo. Było ciężko, ale generalnie nie ma tu takiego poziomu. Mogę powiedzieć śmiało, że walczę z nimi na równi. Są tacy, co mnie poddają, ale są też takie, które ja lepiej poddaję. Także Marcelo chodzę dwa razy w tygodniu w celu uzupełnienia, bo oni inaczej się kulają. Ale generalnie ten pierwszy klub, który jestem docelowo, jest o mega, mega lepszy. Zastanawiam się też, jak podróżuję po tym Nowym Jorku. Te potężne, na przykład stare kamienice. Czy mają windę tam ogólnie, nie? Ja mieszkam na 6 piętrze w swoim budynku i 6 razy dziennie na 6 piętro muszę dreptać. Wydaje, jakbym robił dodatkową serię na nogi. O, proszę bardzo, rowerzysta. Najpierw jest droga rowerowa. Później jest droga normalna. A ja w drodze do Marcelo. Tam widać nawet. O, teraz nad karetką. Jest jiu-jitsu na szarym tle. Ja jestem po pierwszym treningu dzisiaj, jednym z trzech. Pierwszy 7:30, drugi 12:30, trzeci 19:00. Co mogę powiedzieć? Każdego dnia staram się przekraczać swoje granice i walczyć z nimi jak lew. Ale mi nie wychodzi. Ja pierdolę, no dzisiaj znowu mi kurwa gość 3 razy poddał. Jedynie na pocieszenie ten gość był na mundialu IDCC w Finlandii na 66, także robię to naprawdę z najlepszymi kotami na świecie. To jest moje jedyne usprawiedliwienie, ale dramat. Jak jiu-jitsu to tylko tu. Miejscóweczka w parku. No i dalej w głąb Bronxu, tym
tym normalniej, ciszej. Na Bronx już zdecydowanie inaczej. Już nie jest tak wysoko jak na Manhattanie. Hop. Zobaczymy jak dalej. Koreańska dzielnica teraz. Ja już po rannym treningu. Mamy drugi tydzień. Co mogę powiedzieć? Nie zmieniło się zbyt wiele. Zmieniło się tylko tyle, że traktuję mnie jak swojego praktycznie. Przyjęli mnie. Zajebisty klimat jest tutaj. Nawet dzisiaj dostałem podpowiedzi po treningu. Wskazówki, co źle, co dobrze, co poprawić. Także potrzebowałem tydzień czasu na klimatyzację i na zapoznanie się z ludźmi. No i teraz zaczęła być naprawdę prawdziwa zabawa, lecz moja podróż dobiega końca pomału. Jutro już wracam do... Nie, jutro piątek, za dwa dni. Jeszcze trochę zawojuję. Dzisiaj do Marcelo. Po południu. Tak nielegalnie to robię, ale z racji tego, że jestem na dwa tygodnie tutaj, to muszę pokorzystać jak najwięcej. Na weekend jest turniej Kasai tutaj. Zjechało się bardzo dużo osób. Wczoraj na treningu był Fena, Buchesza, Romardo, Baral, Greg Jones jest codziennie. Ja byłem, wiadomo. Także sama czołówka światowa, naprawdę nic, tylko korzystać. Mega szczęśliwy i mega zadowolony jestem. Oczywiście, żeby plan treningowy był pełny, to dwa razy w tygodniu robię też siłownię według zaleceń Michała. Dzisiaj to kurestwo, że tak powiem, i talina za mną. 16 serii po 10 sekund, typowy bezlen moc. Jest to mój trening trzeci dzisiaj, więc czuję się już dość mocno zmęczony, ale jutro jeszcze jeden, ostatni w sumie z Johnem Daherem na 11:45. I jutro już powrót do Polski. Zrobione. 16 serii. Ostatni dzień w Nowym Jorku. Z racji tego, że mieszkam blisko Times Square, praktycznie w samym centrum, to wszedłem na ostatniego rejona. Pożegnać się z okolicą. Ze mną nieodłączny kompan podróży. Młody szef, bardzo dziękuję za wszelką pokazałą pomoc. Za półtora godzinki w sumie jest trening z Johnem Daherem. Idę na ostatni trening. No i co? I powrót w sumie już do Polski będzie. W końcu już się stęskniłem bardzo. Choć Nowy Jork naprawdę robi bardzo ogromne wrażenie. Bardzo mi się tu podoba. Gdybym miał możliwość, chciałbym zostać tutaj na dłużej. Lecz niestety nie mam takiej możliwości. Ale myślę, że dwa tygodnie na pewno bardzo mocno zaowocuje. Zobaczcie jeszcze raz, co się dzieje. Nie, no jest grubo, jest 10 rano dopiero, a ludzie jest tak jakby... Nie wiem, to jest, ludzie nie kończą, to cały czas się dzieje. Dzień czy noc, cały czas coś. Robi wrażenie ten cały jebany Nowy Jork. I wracam już do Polski, także do zobaczenia na miejscu. I żeby była jasność, Gamer wrócił, zdobył oczywiście Mistrza Europy, jednocześnie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata, które odbędą się teraz na innym kontynencie, odbędą się teraz w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii i najprawdopodobniej ja również tam polecę, poleci tam również paru chłopaków. No i co, i spróbujemy nagrać z tego jakiś ciekawy materiał, wrzucę go oczywiście tutaj, także subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco, żeby móc oglądać te filmiki. Możecie też wesprzeć kanał, dzięki czemu może zainwestuję na przykład siano w jakiś lepszy sprzęt i będzie to wszystko jeszcze lepiej wyglądało. Dzięki wielkie, siemano.